Bardzo serdecznie i entuzjastycznie Państwa witam przy mikrofonie Rafał Olszak, Wasz psycholog, swój chłop. No a ten entuzjazm wynika z faktu, że mamy piątek, a w moim wypadku piątki zwykle są dość zapracowane. Tym razem jest inaczej. Otóż mam wolny wieczór, no i bardzo mnie to cieszy. Chciałem w ten sposób dać Państwu dobry przykład, no, żebyście się nie zaharowywali i nie przesadzali z pracą. Ja też sporo dosyć pracuję, a to warsztaty w te piątki prowadzę, a to szkolenia jakieś, a to konsultacje czy sesje, bądź piszę książkę, albo jeszcze jakieś tam inne papiery wypełniam, więc tym razem będzie inaczej. Bardzo mnie ta perspektywa cieszy. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Wasze uwagi, pomysły, no to podzielicie się nimi w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw, jak lubicie spędzać piątkowe wieczory, albo co konkretnie dzisiaj dałoby się porobić w Warszawie, bądź w okolicach, a może gdzieś troszkę dalej, no bo szykuje się jakiś fajny event lub coś w tym rodzaju. No, ale teraz możemy już, Szanowni Państwo, przejść do sedna tego, tego odcinka. Otóż pogadamy o dziesięciu takich technikach, patentach, które są wykorzystywane przez manipulantów i przez manipulatorki, zwłaszcza wtedy, kiedy mają coś na sumieniu, zostaną na czymś przyłapane bądź przyłapani, na przykład na romansie. Będzie 10 patentów, ale dorzucę jeszcze coś w ramach bonusa. Taka wisienka na torcie będzie. To taki patent, który wydaje mi się najbardziej taki interesujący. Będzie on na szarym końcu. No to co? Czy jesteście Państwo gotowi? No to zaczynamy. Punkt pierwszy. Jeśli ktoś złapie Cię za rękę, to mów, że to nie jest Twoja ręka. Tak, drodzy państwo, oszuści, manipulanci, krętacze potrafią no, wciskać kit, kłamać w żywe oczy, i nawet wtedy, kiedy ewidentnie sprawa jest jasna i widać, że narozrabiali, że po prostu przekroczyli pewne granice i no, zrobili coś absolutnie nie do zaakceptowania, no to będą się z tego wykręcać tekstami w stylu, no nie wiem, nie wiem jak to się stało. W ogóle ja tu nie rozumiem, o co tu chodzi i jak to się stało, że ten numer telefonu, Wylądował w mojej kieszeni, albo że ta szminka z, w, w o kształcie kobiecych ust jest widoczna na, na, moim, na mojej szyi, w ogóle to jest jakieś no, nieprawdopodobne. E, w ogóle nie pojmuję, jak do tego doszło i o co tu chodzi, albo jak to się znalazło na moim komputerze, albo jak to się znalazło w historii mojej przeglądarki, albo skąd ten numer znalazł się, albo jak to, jak to jest, że na tym wyciągu widać, że tam tyle telefonów było na określony numer. Przecież to jest jakiś błąd, jakaś Pomyłka to jest nieprawdopodobne i niebywałe. Także niektórzy potrafią wciskać kit. Naprawdę, no brawurowo powiedziałbym. Punkt drugi. Najlepszą obroną jest atak. Oj, podejrzewam, że nie jedna osoba zna te sposoby. Mianowicie oszust, czy tam manipulant, manipulantka mówi coś w rodzaju, wiesz co? No nie spodziewałem się tego po tobie, że ty będziesz mnie szpiegować. W ogóle, za kogo ty się masz, że grzebiesz mi po kieszeniach? Albo jakim prawem zajrzałaś do mojej przeglądarki, do mojego telefonu? Albo co ty tam wtedy robiłaś? Dlaczego? Co ty za mną chodzisz, inwigilujesz mnie? W ogóle, jak ty się tam znalazłaś? Dlaczego mnie nie uprzedziłaś, że tam będziesz? Czy nie uprzedziłaś, że będziesz w tym miejscu? No, po prostu, co w ogóle cię tam miało nie być? W ogóle, o co tu chodzi? Dlaczego ty, ty mnie śledzisz? <śledzisz> Także cóż, okazuje się nagle, że to wy jesteście czarnym charakterem, a nie ta osoba, która akurat była dziwnym zbiegiem okoliczności na jakiejś randce w bocznej loży. Punkt trzeci. Zgrywanie niewinionka. Jak mogłaś pomyśleć? w ten sposób o mnie. W ogóle, jak mogłaś mnie podejrzewać o coś takiego? Ja się spodziewałem, że my sobie ufamy, że nasz związek to jest związek bazujący na, na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu właśnie. Bardzo mnie rani, że mnie podejrzewasz o takie rzeczy. Jak ci coś takiego w ogóle mogło przyjść do głowy, że ja mógłbym zrobić coś takiego? Miałem wrażenie, że mnie znasz. Zgrywanie niewiniątka. Punkt Czwarty. Co my tutaj mamy? teorię spiskową. O, teorie spiskowe to mają rozmaitą postać. Czasem to chodzi o to, że, że właśnie taki manipulant czy manipulantka zaczyna mówić, że to jakieś osoby trzecie sabotują te relacje. Ktoś tu podkłada świnie, ktoś specjalnie jakieś plotki głosi, żeby nam zaszkodzić. To ta twoja przyjaciółka tutaj próbuje jakoś na, namącić i jakoś zaszkodzić naszej relacji. Albo to twoja matka, to, to przez nią wszystko, że ona ci ciągle gdera, opowiada te wszystkie historie Gdyby nie ona, to nasz związek funkcjonowałby właściwie. A ty ciągle teraz chodzisz niezadowolona, bo masz jakieś tutaj wydumane oczekiwania, albo coś ci się wydaje no bo nasłuchałeś się tego, co ci tam matka powiedziała. Albo to, to dlatego, że ktoś na pewno ma taki plan, żeby nas poróżnić, bo nasz związek jest tak wspaniały, że no inni nie mogą tego znieść, czują zawiść i dlatego tutaj podkładają nam, podrzucają nam kłody pod nogi, żeby, żeby tutaj jakoś nam nie wyszło. Albo to dlatego, że się naczytałaś tych poradników, tych książek, tam oni tak piszą, żeby kogoś właśnie wyprowadzić z równowagi. Oni czerpią sadystyczną frajdę z tego, żeby opisywać jakie tam historie się dzieją, i ty teraz przysiąkłaś tym wszystkim i się spodziewasz ode mnie wszystkiego złego, a ja tak naprawdę. Mam czyste ręce i w ogóle czyste sumienie, i nieskazitelnie, nieskazitelnie czystą koszulę. I tutaj nie ma nic na rzeczy, to tobie się to wszystko po prostu wydaje, bo żeś się naczytała. Czy naczytał tych, tych wszystkich głupot w tym internecie, albo gdzieś tam w innym miejscu? Punkt piąty to jest bajko pisarstwo. Do tego potrzeba podobnież trochę talentu, no ale czasem tak się zdarza, że ktoś idzie w zaparte, mówi, że gdzieś nie był, albo że czegoś nie robił, albo że kogoś nie spotkał, no jakieś tam, że nikogo nie podwoził, albo że sam wracał do domu, albo że prosto z pracy jechał do domu, no ale gdy się mu już wykaże, że przebieg wydarzeń jednak był inny, no to wtedy bajkopisarz nagle sobie przypomina, no tak, rzeczywiście rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, tak spotkałem Basię wtedy i wtedy, tak spotkałem tę znajomą, albo spotkałam tego mężczyznę, no tak, ale to właściwie nawet mi już to umknęło no i się zaczyna snucie jakiejś opowiastki, jakieś bajeczki, czasem to wkracza na bardzo wysoki poziom i to są już takie historie niestworzone, że człowiek aż zachodzi w głowę, jak w ogóle coś takiego mogło się przytrafić i że być może faktycznie ten manipulant czy ta manipulantka by tego nie wymyśliła bo to jest już tak kuriozalne tak, szanowni państwo, często kłamcy w ten sposób postępują, że przedstawiają tak niewiarygodny przebieg wydarzeń, że właśnie powoduje taki w nas dysonans, i mamy wrażenie, że to jest no na tyle nieprawdopodobne, że, że, że nawet by to komuś do głowy nie przyszło, i wobec tego, no to chyba trzeba dać temu wiarę, no bo w sumie myśli się, że no to ktoś by tego nie wydumał, nie wyssał z palca, ale to są często tylko pozory. Punkt szósty zaprzeczanie dowodom, no i gaslighting, odwracanie kota agonem, robienie z człowieka wariata. Wiesz co? Tobie się to wydawało. Albo ty się przesłyszałaś, przewidziało ci się, to nie ja tam byłem z tą dziewczyną, to nie ja szedłem z nią za rękę. Albo tobie się coś chyba naprawdę tylko wydaje, w ogóle, ale co, ale co, nie, niemożliwe, to, to nie byłem ja. <laughs> to absolutnie nie miało miejsca. W ogóle, no, nic takiego się nie wydarzyło, albo w to, w to w ogóle jakaś jest pomyłka, nie, no ty, wiesz co, chyba y, coś sobie wymyślasz. Albo może, może dzisiaj źle spałaś, albo może ci się to przyśniło, a? albo z kimś mnie pomyliłaś i tym podobne. Także to jest już takie, wiecie państwo, grubymi nićmi szyte, ale robienie z człowieka wariata. Punkt siódmy, branie pod włos, czyli no takie schlebianie komuś po to, aby coś ugrać, w tym wypadku znaczy no przejście do porządku dziennego ponad tym, co się stało, czy wybaczenie, no albo tam złagodzenie ewentualnej kary, czy negatywnych konsekwencji. Wiesz, ty jesteś tak wspaniała i cudowna. Jesteś tak niebywale wyrozumiała i taka kochana, ja jestem pewien, że będziesz w stanie mi to wybaczyć. Bo ty jesteś aniołem, a takie osoby jak ty, po prostu, no, no, czasem mają do czynienia z ludźmi takimi jak ja, gorszego sortu i gorszej kategorii, ale wierzę, że tak spoglądając na mnie z góry, no, okażesz mi łaskę. Ja nie jestem tak cudownym człowiekiem jak Ty, tak idealnym, osobą o tak wysokich standardach etycznych, ale proszę Cię, wybacz mi, bo naprawdę ten akt miłosierdzia będzie o, o Tobie tak niezwykle dobrze świadczył. Czyli to jest takie wykorzystywanie możliwości połechtania komuś ego, żeby ten ktoś pod wpływem takiego oddziaływania był bardziej wspaniałomyślny i skłonny przebaczać, no czy właśnie łagodzić jakieś tam negatywne konsekwencje. No i jednocześnie łotrzyk, ten manipulant czy manipulantka ukazuje się jako taka osoba, która no, jest po prostu słaba, ma, ma jakieś wady charakteru albo jest z trudnego środowiska rodzinnego i to traktuje jako taki usprawiedliwiony. Sprawiedliwienie, wymówkę, pretekst do tego, aby uzyskać łatwe, lekkie, no i tanie powiedziałbym przebaczenie, wybaczenie ze strony tej drugiej osoby lub przynajmniej taką radykalną akceptację wzbudzić w tej drugiej osobie, żeby ona już wreszcie dobra, machnęła na tą ręką, no i żeby było uznane, że życie toczy się dalej. Punkt ósmy to jest zrzucanie winy. Albo przerzucanie winy, jak kto woli, ale to czasem jest na kryzys w relacji, albo przerzucanie winy na tą drugą osobę, to znaczy na Ciebie, jeżeli zostaniesz zmanipulowany albo zmanipulowana. To dlatego, że się tak bardzo od siebie oddaliliśmy. To się stało właśnie ze względu na kryzys w naszym związku. Musimy teraz nad tym wszystkim popracować i wyjdziemy na prostą i wszystko będzie już w porządku. Właściwie dobrze, że to się stało, bo to uzmysłowiło mi, jak bardzo Ciebie kocham, jak bardzo chcę walczyć o ten związek. Albo to przez ciebie dlatego, że mnie tak zdenerwowałaś, to dlatego, że ostatnio byłaś dla mnie taka chłodna oziębła, to dlatego, że na imieninach Juska nie ukazałaś mi szacunku i sprzeciwiłaś się mi publicznie, nie godząc się ze mną w sprawie tego, czy telewizory LCD są lepsze od jakichś innych telewizorów. Albo właściwie to już najbardziej hardkorowa wersja może być taka, że właściwie oszust czy manipulant, manipulantka powie, tak naprawdę, to przez ciebie, to Twoja wina, to Twoje postępowanie mnie pchnęło w jej ramiona. To przez ciebie wylądowałam z nim w łóżku. No, nie, nie pozostawiłeś mi żadnego innego wyboru. Co ja miałam zrobić? Byłam sama, porzucona, smutna, przygnębiona, a ty się nie odzywałeś dostatecznie długo. A poza tym, jak ty mnie ostatnio traktujesz? Zapomniałeś o moich imieninach. Także, no, to są takie właśnie tego typu zagrywki. Punkt dziewiąty. Fałszywa skrucha. Wiesz, że żaden ze mnie bawi damek. Jestem niegrzecznym chłopcem, ale to już minęło. Już się nie powtórzy to, co tam nawywijałem. No mam taki trochę zryty charakter, no jestem takim typem bad boy'a. Sama zresztą wiesz, no nie muszę ci chyba uzmysławiać, że wybrałaś sobie bad boy'a. No wiadomo, łobuz kocha najbardziej, ale no czasem tak trochę zbacza z kursu jednak. No to się już nie powtórzy, już to jest za nami. <grywia> Fałszywa skrucha, nieźle brzmi, co? Inny przykład. Rozumiem. Naprawdę cię rozumiem, że jesteś na mnie wściekła. Ale proszę, no nie okazuj mi nienawiści jakiejś pogardy wobec mnie, bo ja naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało. No wybacz mi. Przecież to był taki tam błąd, który ja biorę na klatę, przyznaję, to miało miejsce, no nie będę tutaj ściemniał, nie będę oszukiwał, będę z Tobą całkowicie szczery, wyznaję wszystkie swoje grzechy i teraz proszę o przebaczenie, o, o rozgrzeszenie. Także znowu tutaj, no, on to manifestuje, czy ona manifestuje, jak bardzo jest przykro i w ogóle, i z podkulonym ogonem ktoś przychodzi i tak zaczyna się kajać, no i to może skłaniać kogoś do przebaczenia, tylko, że problem polega na tym, że najprawdopodobniej taka historia może się powtórzyć, jeżeli to przebaczenie nastąpi za szybko, za tanio, za łatwo, no i właściwie nie będzie odpowiednich konsekwencji, albo żadnych konkretnych działań, które miałyby jakoś zagwarantować poprawę tej sytuacji. Punkt 10. Umniejszanie tego, co zaszło. Ona dla mnie nic nie znaczy. To był tylko taki tam nic nieznaczący, jakiś szybki numerek, wiesz, to naprawdę bez znaczenia. Tak, rzeczywiście to kocham tylko ciebie, a on, on to był taki tam taka tam przygoda, wiesz, byłam pod wpływem alkoholu. W ogóle ta atmosfera mi się udzieliła albo jeszcze jest ciekawszy tutaj wariant umniejszania. Nie wiem, która płeć to częściej stosuje państwo sami możecie się na ten temat wypowiedzieć. Ten patent brzmi następująco. To dlatego, że on mnie zmanipulował, to dlatego, że mnie uwiódł, to dlatego, że, że, że po prostu on tak stosował te wszystkie techniki flirtu, uwodzenia, owinął mnie wokół palca, albo to ona. To jest ta kobieta, Fanfatal. Ona chciała rozbić nasze małżeństwo, bo praktykuje kłusownictwo, i po prostu, no, no tak mnie, rzuciła na mnie jakiś urok, jakiś czar, zmąciła mi umysł, zawróciła mi w głowie: Ale kochanie, ja kocham tylko Ciebie. To, to, to jest taka zła kobieta. To ona po prostu tutaj rzuciła na mnie jakiś zły czar. <laughs> Takie sztuczki się stosuje. Ja tutaj się z tego zaśmiałem, ale w sumie to nie jest do śmiechu, szanowni Państwo. To, że świat to jest jeden wielki cyrk, no to można się z tego pośmiać, ale tej osobie, która jest tak manewrowana, to nie jest za bardzo do śmiechu, oczywiście. Inne umniejszanie, no to mogłoby polegać na tym, że, e, tam to był taki tam tylko mały flircik przez internet. To nic nie znaczy, że wysłałem jej nagie zdjęcia. Takie tam. Albo to był tylko jeden raz, tylko jeden raz takie małe potknięcie, niechcący jakoś tak na, na tej śliskiej podłodze się właśnie potknąłem, poślizgnąłem, no i jakoś na nią wpadłem. Nie wiem jak to się w ogóle stało. Albo umniejszanie może też polegać na tym, że nie róbmy z tego wielkiego dramatu. Wielkie mecyje, tam jeden jakiś mały, nic nieznaczący romansik. W ogóle, czym tu się przejmować? Przecież jesteśmy małżeństwem, a to, coś tam gdzieś na boku kiedyś. W ogóle, kogo miałoby to obchodzić? Jakie to w ogóle ma znaczenie? No, można też mówić o tym, że to takie tam nic wielkiego, że zapomnijmy o tym, to jest jakaś tam błahostka, niegodna uwagi i w ogóle darujmy sobie. No i wreszcie, bonus. Bonus to jest taki ciekawy patent, powiedziałbym, bo to jest takie zaklinanie rzeczywistości. I też nie wiem, która płeć tutaj wiedzie prym, ale na przykład mężczyźni potrafią powiedzieć, że właściwie wszyscy faceci tacy są, każdy facet tak ma, przywyknij do tego, my tacy jesteśmy, no jeżeli tam od czasu do czasu nie pojawi się jakaś inna gdzieś na boku kobieta, no to my dostajemy świra i chodzimy po ścianach. No to po prostu zaakceptuj, że my już tacy jesteśmy, tak tak to wygląda. Taka ta, ta nasza część populacji tak funkcjonuje. Przyjmij to do wiadomości. No i przestań się wściekać o takie dyrdy małe. Po prostu tak to funkcjonuje. zresztą monogamia to jest mit i, i w ogóle kto by się tym przejmował? Wiesz, no to wszystko ładnie wygląda, jak się o tym mówi na papierze i tam wiadomo przy tym ślubnym kobiercu to tak, ale potem życie sobie, no i trzeba jakoś sobie radzić, wiesz no. Jakieś urozmaicenie właściwie może nawet korzystnie wpłynąć na to, że ja jestem tobą wtedy bardziej zainteresowany, no i tak to jest z nami mężczyznami. Tak, taka może być sprzedawana tutaj historyjka, po to, aby tak właściwie przedstawić świat jako miejsce, które daje przyzwolenie na te niefajne poczynania no, nielojalnej osoby. Wówczas następuje taka manipulacka normalizacja, że to jest normalne, że to jest statystyczna norma, że tak się dzieje, że to nie ma się czym tutaj przejmować, bo to jest taki standard. Wiesz, tutaj właściwie nic wielkiego się nie stało, bo tak wszyscy tak robią, to jest tak, tak zupełnie zwyczajne. Inna forma zaklinania rzeczywistości byłaby taka, że ktoś zwiększa jakby statystyczną częstotliwość, powtarzalność pewnych historii, mówiąc o tym, że to się niezwykle często zdarza. To jest naprawdę coś bardzo powszechnego, popularnego. Właściwie wszyscy tak robią, że tam od czasu do czasu postępują w określony sposób. Albo że tam jakiś firci gdzieś tam w pracy, lub coś tam jeszcze innego. Albo z jakichś usług wszyscy korzystają. Albo że tam dobrze jest po prostu czasem zbałamucić kogoś, żeby dostać jakiś awans czy coś. To tak, takie rzeczy się zdarzają. To jest popularne tak bardzo, że właściwie naprawdę nie ma się czym przejmować więc przejdźmy nad tym do porządku dziennego, nie przejmuj się, nie bądź taki małostkowy, albo nie bądź taka małostkowa, w ogóle nie przywiązuj wagi do takich drobiazgów, wiesz, że to było tylko tam takie instrumentalne, że to miało służyć rozładowaniu napięcia, ludzie tak czasem robią, ale słuchaj, tutaj i tak w sumie wszystko jest między nami ok, życie toczy się dalej. No, nie, nie histeryzuj, nie panikuj, nie rób z siebie wariata, nie rób mi scen zazdrości. W ogóle, co, co ty wyczyniasz, co ty wyprawiasz, weź się, ogarnij, To przecież jest normalne, że takie rzeczy się zdarzają. Jesteśmy dorośli. Zaklinanie rzeczywistości. I to tyle, szanowni Państwo. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy nie ma osoby, która doświadczyłaby wszystkich tych metod. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jest to całkiem wykluczone. W każdym razie, no, jeżeli już natkniecie się na coś takiego, to przynajmniej będziecie wiedzieli, na czym stoicie. No i będziecie pewnie bardziej zdolni, asertywnie reagować na to i po prostu nie godzić się na takie postępowanie. Z mojej strony na ten temat to już byłoby wszystko. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować patronom tego kanału. Którzy dzielnie wspierają mnie na Patronajcie. No i jeżeli ktoś chciałby przyłączyć się do tego licznego grona, no to zachęcam. Link do profilu jest w opisie tego filmu. Przypominam również, że 13 października o 18.00 odbędzie się transmisja na żywo. Jej tematem będzie temat słowa, które leczą, więc będzie się działo. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówi dla Was Rafał Olszak, Wasz psycholog, Swój Chłop.